To kolejny odcinek naszej serii, którą koprodukujemy z zespołem do spraw nowej ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski, która jest zatytułowana Kościół od Nowa. Jest ze mną dzisiaj ksiądz dr Krzysztof Porosło z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, który w wolnym, a w zasadzie niewolnym czasie zajmuje się też byciem duszpasterzem akademickim przy Kolegiacie Świętej Anny w Krakowie. Krzysztofie, kto to jest charyzmatyk? Chyba najprościej było radko powiedzieć: każdy ochrzczony. O, to e... ciekawe, a możesz to rozwinąć? Najprościej chyba byłoby zdefiniować charyzmaty jako takie szczególne dary ducha świętego, które są trochę jak narzędzia, w jakie jesteśmy wyposażeni do realizowania zadań i misji, które mamy we wspólnocie kościoła. I tym samym te zadania są różne, więc też narzędzia do wykonania tych zadań będą bardzo różne. Duch Święty właśnie każdego człowieka ochrzczonego chce wyposażać w takie dary, bo wraz z chrztem są też pewne zadania, które dostajemy. Można to byłoby też użyć takiej metafory, że chrzest sprawia, że, że stajemy się dziećmi bożymi, ale jak to w każdym domu bywa, dzieci dorastają i zaczynają dostawać obowiązki w ramach tego domu. I Pan Bóg też jest takim najmądrzejszym ojcem, i w takiej pedagogii wychowania i rozwoju człowieka też zaczyna mu coraz więcej tych zadań we wspólnocie kościoła, w tym domu, w którym on się rozwija, dawać. I, i równocześnie wyposaża go też w te narzędzia potrzebne do realizacji tych zadań. I właśnie charyzmaty są tymi szczególnymi darami Ducha Świętego, które Duch Święty daje w wolny sposób. Komu chce i jak chce i które chce, właśnie, tak żeby mogła ta wspólnota kościoła, mistyczne ciało Chrystusa wzrastać, rozwijać się, realizować swoje zadania. Mhm. Ale mówisz, że charyzmatyk to jest każdy ochrzczony, tylko no, to się kojarzy przede wszystkim z takimi osobami, które są w grupach charyzmatycznych czy. Z osobami, które nie wiem, mówią językami, na przykład, albo nie wiem, posługują jakimiś specjalnymi darami w trakcie też specjalnych modlitw, zwykle e, z zaangażowaniem zespołu muzycznego. Ja, jak to się ma do tego, co powiedziałeś? Pierwsza rzecz to taka językowa, że używamy dość szeroko i w różnych znaczeniach tego słowa e, charyzmat czy, czy przymiotnika charyzmatyczny. E, Mówimy właśnie, że jest modlitwa charyzmatyczna, że jest wspólnota charyzmatyczna, ruch charyzmatyczny. I tutaj chcemy przez to zaakcentować, że w jakiejś wspólnocie, w jakimś ruchu jest postawiony po pierwsze taki mocny nacisk na przywoływanie obecności i taką wrażliwość na działanie Ducha Świętego. Więc jest to takim szczególną rysą charakterystyczną danej wspólnoty, danej formy modlitwy, to wołanie o dary Ducha Świętego. I, ale też, że w, w tej wspólnocie, czy w, w ramach takiej modlitwy, e, będziemy spotykać się z tymi fenomenami tak zwanych charyzmatów nadzwyczajnych czyli, czyli takich, które są szczególnym darem Ducha Świętego. E, i mają wymiar nadprzyrodzony, to znaczy nie sposób tego typu rzeczy robić na podstawie samych zdolności człowieka, tego co naturalne w człowieku. Jak chociażby wspomniany przez Ciebie dar mówienia językami, czyli chociażby mówienia językami obcymi, kiedy ja tych języków nie znam, albo dar mówienia takim językiem, który nie wydaje się być żadnym istniejącym, współczesnym językiem, ale są osoby we wspólnocie, które umieją to proroctwo tłumaczyć bo ktoś otrzymuje też dar tłumaczenia języków. Czy już nie mówiąc o najbardziej spektakularnym ze charyzmatów, czyli daru uzdrawiania, gdzie przez modlitwę wstawienniczą takiego charyzmatyka dochodzi do konkretnych uzdrowień we wspólnocie. Ale też w tym znaczeniu takim węższym, ale też tym najbardziej właściwym teologicznym akcent wcale nie musi być stawiany na te dary nadzwyczajne. Znaczy Sobór Watykański II będzie mówił o tym, że są te charyzmaty zwyczajne, pospolite i właśnie te charyzmaty nadzwyczajne, ale akcent yy, yy, nie musi być stawiany na nadzwyczajność. To znaczy, właśnie charyzmaty nie zaczynają się od tych najbardziej spektakularnych, ale właśnie od tych, które są też wpisane w to, co w nas jest naturalne. To znaczy, właśnie hmm. przez rozwijanie, Duch święty też człowieka uzdalnia w tym, co jest na poziomie naturalnym możliwe, ale też wydobywa z niego właśnie maksymalny potencjał naszej natury. To już klasyczna zasada świętego Tomasza z Zakwinu, który będzie mówił, że łaska zakłada właśnie to, co naturalne. Ale też wydoskonala to, co naturalne. I to jest bardzo piękne, że, że, że niekoniecznie musimy od razu szukać nadzwyczajności i akcentować nadzwyczajność, wręcz przeciwnie. Przede wszystkim Pan Bóg w to, co nas wyposażył, stwarzając nas, powołując do życia, On to chce wydoskonalić, wydobyć no, maksymalny potencjał. Mhm. Wiesz, bo mówisz o tym, że są takie zwyczajne, nadzwyczajne charyzmaty, że to tak naprawdę te dary, Charyzmaty od ducha świętego są dla każdego chrzczonego i są związane z różnymi zadaniami we wspólnocie. Jak to się ma do tego, co konstytucja Lumen Gentium mówi o darach hierarchicznych i charyzmatycznych? To no jest temat, do którego chyba z kilku perspektyw trzeba było podejść. Mhm. E, po pierwsze, Trzeba byłoby podejść z takiej perspektywy widzenia całościowo w rzeczywistości Kościoła. To znaczy ta sama Konstytucja, Lumen Gentium będzie mówiła, że są takie elementy konstytutywne dla Kościoła, takie elementy struktury Kościoła, które sprawiają, że Kościół staje się sobą, realizuje z siebie swoje zadania, jest w pełni sobą i wśród tych, tych rzeczy, które wymienia są cztery nie że to są sakramenty, to są posługi, to są cnoty i charyzmaty. I to jest coś, co jest y, takie bardzo dla Soboru Watkińskiego nowatorskie teologicznie, że charyzmaty są postawione w jednym rzędzie, chociażby z sakramentami czy z posługami, czyli właśnie z tym, co jest hierarchiczne w kościele. W tym sensie, y, że, że pokazuje, że tak jak nie da się pomyśleć kościoła bez sakramentów, tak jak nie da się pomyśleć kościoła bez hierarchii, bez biskupów, bez prezbiterów, tak nie da się pomyśleć kościoła też bez charyzmatów. I to jest pierwsza rzecz. Ale co jest drugie niesamowicie ważne, to to, że i dary charyzmatyczne, czyli te związane ze święceniami, one są też darami tego samego Ducha Świętego. Duch Święty nie jest kimś, kto. Kto działa schizofrenicznie, tak? to znaczy, że jak daje dary tu, to znaczy, że nie może ich dawać gdzie indziej, albo że te dary są sobie przeciwstawne. On działa komplementarnie, to znaczy, właśnie potrzeba we wspólnocie kościoła i tego wymiaru hierarchicznego, tego wymiaru instytucjonalnego, hmm. który gwarantuje pewną ciągłość nauczania, który gwarantuje pewność tego nauczania, prawdziwość, a równocześnie potrzeba. Jak to mówimy, takich Bożych wariatów, którzy, yy, którzy będą dawali taki impuls właśnie do tego działania w Kościele, ale te dary charyzmatyczne, te, te dary yy, związane właśnie z przede wszystkim łaską sakramentu chrztu i wypływające z chrztu, one też są właśnie w ścisłej jedności z darami hierarchicznymi. Wzajemnie są sobie podporządkowane, przyporządkowane i też konstytucja bardzo jasno będzie określać to, że pasterze kościoła są tymi, którzy mają po pierwsze rozeznawać charyzmaty we wspólnocie, czyli mają dbać o to, żeby zobaczyć, czy to jest faktycznie dar od Ducha Świętego czy nie, czy ta osoba buduje wspólnotę kościoła, realizując ten dar, czy jest to działanie destrukcyjne i co będzie negowało autentyczność tego daru ale również są tymi, którzy mają nie tylko jakby oceniać, mówić dobre, złe, ale szukać charyzmatu we wspólnocie. I to jest niesamowicie piękne, że zadaniem pasterza nie jest tylko dawać takie przypieczętowanie pieczątki autentyczności, ale są tymi, którzy mają być promotorami rozeznawania tych darów, to znaczy pokazywać słuchaj, jesteś we wspólnocie, popatrz. Nie? Wydaje mi się, że Duch Święty właśnie w ten sposób chce przez ciebie działać. Masz taki, taki dar naturalny, może właśnie w, w tej perspektywie Duch Święty będzie chciał się tobą we wspólnocie posłużyć. Albo Otwierać się na perspektywę darów jeszcze większych, właśnie nad mhm. nadprzyrodzonych. Więc pasterze kościoła mają być też osobami, które, które będą rozeznawać te dary w takim znaczeniu, właśnie szukać No i też konstytucja mówi o tym, że pasterze mają przyjmować dary z radością i ku Nie? To znaczy czasami tak jest i mamy takie doświadczenia, że, że, że księża reagują raczej alergicznie na tak zwanych charyzmatyków w umoku. Oh, Kolejny wariat we wspólnocie. Mhm. No e... właśnie, bo Ty mówisz o y, komplementarności, y, charyzmatów y, i hierarchii na czasem bardziej doświadcza się pewnej, pewnego napięcia pomiędzy tymi aspektami życia Kościoła. Tak oczywiście to napięcie jest obecne cały czas, ale też to napięcie jest, jest obecne praktycznie od samego początku historii Kościoła, bo już w pierwszych wiekach możemy mówić chociażby o takiej sekcie montanistów od właśnie Montana który był jednym z głównych przedstawicieli właśnie tej sekty, która uważała, że zaczął zanikać w kościele taki duch proroczy, obecny jeszcze w, w tekstach Nowego Testamentu. No i, i, i Pan Bóg powołuje takich proroków. Którzy będą głosić jego słowo, i absolutnie nie potrzebujemy żadnej hierarchii, wręcz przeciwnie, ci prorocy będą krytykować jakąkolwiek hierarchię. Urząd biskupa, który zaczyna wtedy mieć coraz ważniejsze znaczenie w wspólnocie kościoła, więc nie potrzebujemy biskupów, właśnie najważniejszy, bezpośredni przekaz Boży mają ci prorocy. Oni oczywiście wzywają też do takiej radykalnej formy życia. Żadnej pokuty. Jedyną formą pokuty w kościele może być tylko męczeństwo. Potrzebujemy, właśnie, oddawać życie za Chrystusa, pościć. Bliskie jest już Królestwo Niebieskie, czas się kończy. To nie jest nic nowego w kościele. Dzisiaj odnajdziemy się w wielu takich nurtach i wielu znajdziemy takich proroków, którzy praktycznie głoszą to samo. I oczywiście najważniejszy element tego nauczania, jedyną osobą, która mówi prawdę, jestem ja. I to jest podstawowe kryterium. Ja. Ja mam dar Boży, ja jestem prorokiem, ja jestem charyzmatykiem. Wszystkie inne dary, wszystkie inne proroctwa, wszystkie inne urzędy w kościele trzeba wyrzucić. I przez całą historię Kościoła będą się pojawiać tego rodzaju nadużycia, co oczywiście będzie też w klasycznym modelu odbijania piłeczki prowokowało hierarchię Kościoła do nabierania coraz większego dystansu do wszelkich fenomenów proroczych. I jak to trochę można z przymrużeniem oka powiedzieć, zaczyna Urząd Nauczycielski Kościoła bać się Ducha Świętego, bo, bo, bo z tymi charyzmatykami. Często ma problemy, więc trochę na zasadzie odbijania piłeczki, będzie ten wymiar charyzmatyczny raz mocniejszy, raz właśnie będzie trochę przygasał, czasami właśnie przygaszony przez ten wymiar hierarchiczny w kościele, ale też na szczęście co jakiś czas w kościele dochodzi do, do nowego y, takiego uświadamiania, odkrywania tej prawdy i relacji między y, tymi darami charyzmatycznymi i hierarchicznymi. Zresztą w 2016 roku. Kongregacja Nauki Wiary dała nam też list dotyczący właśnie relacji między tymi tymi darami, pokazując, w jaki sposób we wspólnotach posługiwać charyzmatami, a równocześnie, żeby było to też właściwie podporządkowane. Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, ale też właśnie mhm. hierarchii, biskupowi w danej wspólnocie, w danym kościele, też w zadaniach hierarchii. I jak mogę jeszcze tak powiedzieć, to taki najpiękniejszy przykład biblijny właśnie tej współpracy między darami charyzmatycznymi, a, a hierarchicznymi mamy w Wielkanocnej Ewangelii o tym, jak Piotr i Jan biegną do grobu. I, i szwajcarski teolog Hans Urs von Baltazar właśnie interpretuje to w ten sposób, że Jan jest symbolem tego charyzmatu. Piotr jest symbolem tu urzędu, hierarchii, i biegną razem, aczkolwiek charyzmat jest szybszy. Jan pierwszy dobiega, to jest właśnie ten ogień. Mówimy, że młyny watykańskie mielą powoli, więc Piotr trochę później do tego grobu dobiega, ale Jan, kiedy dobiegł do grobu, właśnie pociągnięty miłością tym charyzmatem, to nie wszedł, ale zaczekał. Zaczekał na, na, na urząd, zaczekał na Piotra. Mhm. I Piotr był pierwszy, nie, który tam wchodzi. I, I Jan jest podporządkowany jakoś Piotrowi. To pokazuje tę współpracę w tym odkrywaniu prawdy, odkrywaniu Jezusa z martwych stałego. Razem oni do niego idą. Mhm. No właśnie, mówisz o tym obrazie. Też powołałeś mhm. się na dokument kongregacji Nauki Wiary, jeszcze wtedy chyba, bo dzisiaj dykasterii. Mhm, tak, tak. E a powiedz, jakie miałbyś rady właśnie dla osób, które odkrywają w sobie jakieś charyzmaty? Czy nadzwyczajne, czy zwyczajne właśnie we wspólnocie Kościoła? Jak żyć z charyzmatami? To po pierwsze, jak mówi sam, dokument soborowy, znaczy przyjąć z radością. Eee, nie, nie bać się ich, nie, nie, nie podchodzić do nich lękowo, nie, nie, nie próbować jakoś tam negować, odrzucać. Duch Święty daje te dary, żeby one służyły. No więc trzeba nimi służyć. Ale to też jest taka prosta y, zależność. Jeżeli nie chcesz się zaangażować we wspólnoty kościoła, jeżeli nie chcesz wziąć za nią odpowiedzialności, nie chcesz w niej służyć, to też nie będziesz miał tych darów, prawdopodobnie. To znaczy y, czasami, owszem, może Duch Święty przyjść z darami na zasadzie pobudzenia cię do, do tego, żeby cię trochę obudzić. To znaczy przychodzi z takim darem też ku nawróceniu. Tomasz za chwilę stawia sobie pytanie, czy człowiek żyjący w grzechu ciężkim, nie będący w stanie łaski uświęcającej, może otrzymać dary charyzmatyczne? No i Tomasz odpowiada: Tak, może. Ale to na zasadzie trochę właśnie symboliu szklanki wody, znaczy możesz dostać szklankę wody i się jej napić. I to jest sytuacja człowieka, który żyje w grzechu, dostaje szklankę wody, może się jej napić, i ona może właśnie spowodować jego nawrócenie, jego, jego jakieś takie pragnienie powrotu do Pana Boga, właśnie pragnienie pójścia do spowiedzi, przywrot, powrotu do stanu łaski uświęcającej. Ale Tomasz powie, jak jesteś w stanie łaski uświęcającej, to jesteś podpięty do kranu. Nie? To znaczy, po prostu masz cały dostęp do źródła tej wody. Nie jest jedna szklanka, żeby się troszkę napić, tylko jesteś cały czas właśnie w takim życiodajnym źródle. Nie? Masz dostęp do, do tych darów i, i to jest różnica. Więc przyjąć z radością i służyć we wspólnocie kościoła tymi darami. Natomiast druga rzecz też bardzo ważna, nie bać się właśnie tego podporządkowania wymiarowi hierarchicznemu kościoła, żeby mieć sobie na tyle pokory, bo to jest pierwszy podstawowy dar, to znaczy pokora, żeby dać kościołowi do, do sądzenia, do, do też takiego rozeznania, na ile właśnie to buduje wspólnotę, jakie są owoce posługiwania tym darem. Przyjąć też pewnego rodzaju korekty, kiedy one są potrzebne. Bo, bo też jest wezwanie biblijne, tak? to znaczy, żeby rozeznawać, które dary są od Ducha Bożego, a które są albo po prostu czysto czymś naturalnym, albo, albo właśnie nawet od Ducha Złego, ale też nie gasić, to znaczy właśnie Ducha nie gasić. Więc, więc to też jest zadanie pasterzy, żeby... Że kiedy jest potrzebna jakaś korekta, jakieś, jakieś zastanowienie, jakieś czasami zatrzymanie się i, i, i poczekanie na, na, na zobaczenie owoców, żeby właściwie rozeznać, bo to ostatecznie jest najważniejsze kryterium autentyczności charyzmatów, czy znaczy jakie owoce to przynosi, więc czasami potrzeba chwileczkę poczekać i dać takie stop. To, żeby zarówno u charyzmatyków była pokora do, do tego, ale też, żeby u, u pasterzy kościoła, Robić to z takim no, głębokim wyczuciem i, i nie gasić ducha, e, nie, 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 tak powiem, nie robić tego z buta. Nie? Mhm. Znaczy, tak, że, że nagle, natychmiast każdy człowiek, który jest obdarzony jakimiś darami charyzmatycznymi, dostaje od, od pasterzy w swojej wspólnocie, od jakiegoś księdza, taki strzał, że on już ma dość jakiegokolwiek posługiwania w kościele. Mhm. To rze rzeczywiście na to zwraca też konstytucja Gaudium et Spes. Mówiąc o tym, żeby pasterze, prezbiterzy odkrywali różnorodne charyzmaty świeckich, zarówno małe i wielkie, i z radością je uznawali, a z troskliwością popierali. Trochę już o tym powiedziałeś, ale jak sądzisz, czy to się dzieje w kościele, czy to widać jakoś? Chyba znowu trzeba było powiedzieć, że. Są miejsca, w których widać, i są miejsca, w których zupełnie nie widać. Jest wiele wspólnot w kościele, w których ta współpraca między pasterzami i, i, i osobami zaangażowanymi no jest piękna i przynosi błogosławione owoce. I jest wiele takich miejsc, w których. Też właśnie tę strukturę kościoła, która jest i hierarchiczna, i charyzmatyczna, w praktyce się realizuje. To znaczy, żyje się właśnie tym, czym jest kościół, gdzie pasterze znają swoje zadania i wiedzą, że są pasterzami dla wiernych, którzy bez których nie ma wspólnoty. Czy czasami księża się zachowują właśnie w drugą stronę? Znaczy, zachowują się tak, jakby to oni byli pępkiem świata i całym kościołem, i jakby wierni nie byli im do niczego potrzebni. Natomiast no, chociażby z punktu widzenia tylko socjologicznego, ilość pasterzy, a ilość wiernych jest, no, to, jest to jest przepaść. Tak? To jest jakoś tam promilowo się liczy, nawet nieprocentowo tę różnicę. Natomiast z punktu widzenia teologicznego Kapłaństwo hierarchiczne służy kapłaństwu wspólnemu wszystkich ochrzczonych. Czyli znaczy jest właśnie podporządkowane, w tym sensie, że, że pierwszy i najważniejszy sakrament to jest sakrament chrztu i to jest baza życia chrześcijańskiego, i to, to jest tożsamość chrześcijańska. Dlatego ta współpraca musi tutaj istnieć. Są oczywiście takie wspólnoty, w których, w których niestety to napięcie istnieje. To znaczy, kiedy brakuje albo tego rozeznania po stronie pasterzy, kiedy, kiedy też pasterzom brakuje pokory w uznaniu tych darów, kiedy zaczynają się kwestie zazdrości. To jest też taka przestroga świętego Pawła, który właśnie mówi, że nie zazdroście sobie. Nie? Dlatego, bo miłość nie zazdrości, prawdziwa, miłość nie zazdrości, to jest coś, co niszczy wspólnotę. Zazdrość do dary Boże, mhm. porównywanie się, właśnie widzenie swojej tożsamości, wartości nie w sakramencie chrztu, byciu dzieckiem Bożym, tylko w konkretnych darach, którymi ktoś posługuje. Mhm. A jakich darów można zazdrościć? myślę, że zasadniczo każdych darów można zazdrościć. Chyba nie, 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 no Od razu jakoś na myśl przychodzą te nadzwyczajne, tak? że ja mogę zazdrościć, że ktoś ma dar uzdrawiania, a ja nie mam. Albo ktoś y, mówi językami we wspólnocie i też czasami jest tak, że ktoś y, może budować swoją pozycję we wspólnocie, dlatego że jest obdarzony tymi darami. Nawet więcej są takie przypadki, że ktoś próbuje udawać, że ma te dary, żeby podnieść swoją pozycję Pozycję we wspólnocie. I, I dlatego też może to zacząć rodzić takie napięcie, i właśnie jakąś niezdrową rywalizację, i prowadzić do zazdrości. Ale czasami możesz zazdrościć tego, że ktoś jest liderem z holi i świetnie śpiewa, a tobie słoń nadepchnął na ucho i, i, i nie masz takich zdolności. Ale myślę, że też doskonale znasz, żyjąc we wspólnocie charyzmatycznej, zakonnej, że, że również między braćmi, na przykład we wspólnocie, albo między księżmi, może być potężna zazdrość o zakonie kaznodziejskim, to o talent kaznodziejski, o, o to, że Twoja wspólnota rośnie, a moja nie rośnie, i nie wiadomo dlaczego. Opozycję we wspólnocie, jakieś zainteresowanie ludzi, bo różne rzeczy można zazdrościć. Nawet Tomasz Halik kiedyś powiedział, że to jest jeden z tak zwanych kapłańskich grzechów zazdrość, która niszczy, bardzo niszczy wspólnotę. Bo, bo już wiele razy spotkałem się z takimi sytuacjami, że właśnie z powodu zazdrości, na przykład jeden ksiądz, na przykład proboszcz w parafii, uciął istnienie jakiejś wspólnoty, bo nie będzie wikary miał wspólnoty większej niż. Niż proboszcz. Hmm. Więc zazdrość potrafi niszczyć bezpośrednio konkretnych ludzi, ale też atmosferę we wspólnocie, może też niszczyć samą, samą wspólnotę. Hmm. A powiedziałeś o tym, że jestem we wspólnocie charyzmatycznej. Te, określiłeś tak zakon. Mógłbyś rozwinąć nieco, co to znaczy charyzmat zakonny na przykład? I tu znowu mamy do czynienia z tym znaczeniem takim trochę szerszym tego, tego słowa, gdzie też Kościół z biegiem czasu zaczął coraz bardziej widzieć, że są konkretne obszary zadań, które powierza osobom, które dedykują całe swoje powołanie właśnie temu zaangażowaniu na rzecz wspólnoty Kościoła, realizując, podejmując konkretne zadania ale też właśnie wierząc gorąco w to, że Pan Bóg będzie obdarzał łaskami, czyli tymi narzędziami potrzebnymi do wykonywania tych zadań. I tak zaczynają się rodzić w Kościele konkretne zakony, konkretne zgromadzenia, które mówimy, że mają swój charyzmat. Czyli, właśnie ten konkretny obszar działań, które w szczególny sposób podejmują, poza tym, co należy do, do natury samego kościoła: to znaczy, to podstawową częścią waszego zaangażowania jest większość braci, jest, jest księżmi, więc posługuje, sprawując sakramenty, celebrując Eucharystię, spowiadając, udzielając chrztu, ale też. Cechą charakterystyczną waszego zakonu jest posługa kaznodziejska, jak sama nazwa wskazuje zakon kaznodziejski, no i studia teologiczne. To jest coś, co jest wpisane w wasz charyzmat. Gdzie będą wspólnoty, w których ten akcent, na przykład na ten wymiar formacji intelektualnej, na studia, nie będzie tak duży. Wam to jest potrzebne, dopełnienia posługi kaznodziejskiej. Natomiast tam, gdzie będą na przykład zakony czy zgromadzenia, których szczególnym zadaniem będzie na przykład posługa misyjna albo gdzie będzie y, będą różnego rodzaju dzieła charytatywne i zaangażowanie na przykład w szpitalach, to ważniejszym elementem formacji będzie przygotowywanie ludzi do tej posługi w szpitalu. I, i Pan Bóg będzie przychodził z darami potrzebnymi właśnie do, do, do wykonywania tych zadań, nie? do bycia przy osobach chorych, do... Niektórzy ludzie nie są w stanie, nie wiem, czy, czy bardzo trudno im być z chorymi, być w cierpliwości albo pokonać w sobie jakieś takie naturalne obrzydzenie, na przykład do, do, do jakiegoś zapachu, żeby być na przykład z bezdomnymi na ulicy i szukać ich, budować z nimi relacje, a te dary właśnie gdzieś są potrzebne do wykonywania tego konkretnego charyzmatu, który jest związany z tą formą życia zakonnego czy w Mówiłeś trochę o rozeznawaniu. Gaudium et spes używa takiego określenia badanie duchów. Czy mógłbyś coś też na ten temat powiedzieć? To znowu jest temat rzeka na osobną rozmowę. <grywa> mamy to, co mamy, <grywa> więc spróbuję to syntetyzować. Możemy znów popatrzeć na, na temat z dwóch perspektyw. To znaczy, z jednej strony, potrzebne jest to rozeznawanie duchów w takim wymiarze wspólnotowym. To znaczy, właśnie jest potrzeba rozeznawać, jakie charyzmaty są we wspólnocie potrzebne, jakimi charyzmatami Duch Święty obdarza wspólnotę. I na ile to jest autentyczny charyzmat? To znaczy, czy nie jest tak, że ktoś właśnie na przykład zazdrości i, i, i chce sobie w sztuczny sposób wykreować jakąś pozycję we wspólnocie, czy nie jest tak, że, yy, yy, że ten dar nie jest żadnym darem nadprzyrodzonym i, i ktoś po prostu udaje. Zaczyna na przykład wypowiadać we wspólnocie proroctwa, ale tak naprawdę mówi sobie co myśli. I, i byłoby bardzo niebezpieczne za tym pójść. Więc potrzeba takiego rozeznawania wspólnotowego. Na ile to służy wspólnocie, jakie owoce to przynosi dla Wspólnoty, ale też w takim wymiarze indywidualnym to jest rzecz, która jest potrzebna każdemu człowiekowi ochrzczonemu. O rozpoznawaniu duchów mówi już właśnie święty Jan w pierwszym swoim liście i mówi: badajcie duchy. Badajcie duchy skąd są, czy, czy od Jezusa, stałego, czy od Antychrysta. Bo tego musimy mieć świadomość, że my żyjemy w świecie też duchów, w świecie duchowym. Znaczy, obok tego, co materialne, obok tej rzeczywistości, która nas otacza, szklanki stołu i, i mikrofonu obok nas i z nami są duchy. Duchy dobre i duchy złe. I dlatego też potrzeba rozeznawać, jakie duchy na mnie oddziałują. To znaczy, czy ja jestem otwarty na to działanie i współpracę i budowanie Relacji z tym, co dobre, czy właśnie z tym, co złe. I, i tu chyba mistrzem takim w historii Kościoła jest święty Ignacy Loyola, co do rozznawania duchowego. I jest takim chyba najbardziej trafnym nauczycielem, aczkolwiek to jest tradycja, która sięga starożytności i ojców pustyni, potem właśnie pierwszych wspólnot monastycznych. Święty Benedykt mówi o konieczności rozznawania duchowego, więc to nie jest tak, że Ignacy to nagle wymyślił. I Ignacy mówi tak. Patrz na swoje myśli, swoje poruszenia wewnętrzne, na swoje emocje. I teraz pamiętaj o tym, że one mogą mieć trzy źródła. Że to mogą być twoje własne myśli, po prostu naturalne to, co sobie sam pomyślałeś. Ale to mogą być też właśnie myśli, które pochodzą od ducha dobrego. Ale też mogą być myśli, które pochodzą od ducha złego. No, i teraz cała rzecz jest tym, że nam w życiu, jako osobom ochrzczonym, żyjącym, czy chcącym żyć blisko Pana Boga, zależy na tym, żeby w życiu podejmować decyzje według woli Bożej. Nawet nie tylko tego, co jest dla mnie naturalne, co ja sam chcę, ale ja chcę swoją wolę podporządkować woli Bożej, bo to jest dla mnie droga szczęścia. Dlatego dla mnie najważniejsze w podejmowaniu decyzji życiowych, tych mniejszych i większych, jest szukanie woli Bożej. Czyli pytanie o to, co pochodzi od Ducha Bożego, mhm. a odrzucanie tego, co pochodzi od Ducha Złego. Czyli takim podstawowym narzędziem, jeśli dobrze Cię rozumiem, do tego, żeby badać, co pochodzi od Ducha Bożego, a co od Ducha Niebożego, jest to, czy jakoś to, co myślę, to, co pragnę, jest zbieżne z Bożym prawem, z Ewangelią. Tak? No, to będzie pierwszy taki podstawowy element. Znaczy, jeżeli, to to jakby jest pierwsze kryterium autentyczności. Jeżeli e, gdzieś moje myśli, moje pragnienia e, idą w kierunku czegoś, co jest jawnie sprzeczne z nauczaniem Ewangelii, no to mogę mieć pewność, że to nie jest duch Boży. Znaczy, tak jak już mówiłem, nie, jest, nie, 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 nie ma schizofrenii, to znaczy nie, nie prowadzi mnie dokładnie przeciwnie do tego, co naucza w objawieniu. Więc to jest pierwsze kryterium rozpoznania. Jeżeli moje, moje myśli, moje pragnienia, moje wizje nie prowadzą do tego, co jest sprzeczne z Ewangelią, to na pewno nie pochodzi od Ducha Bożego. Ale niestety rzecz nie jest taka prosta w rozpoznaniu, bo nie wszystko od razu się wydaje takie jaskrawo, czarno-białe. Często jest to dużo bardziej subtelne, już nie mówiąc, popatrz na, na scenę kuszenia Jezusa na pustyni. Szatan przychodzi ze Słowem Bożym i nie przychodzi z ofertami czegoś, co wydaje się jawnie sprzeczne z, z, z Torą, e, tylko kusi Bożym Słowem. Więc czasami to rozeznanie jest dużo bardziej skomplikowane, już nie mówiąc o tym, że przychodzi taki moment rozeznania, który jest jeszcze trudniejszy, gdzie rozeznajesz już nie tylko między tym, co dobre, a złe, tylko między Dobre, a wolą Bożą. Znaczy, moment podjęcia decyzji jest taki, że jedno i drugie jest dobre, ale niekoniecznie to będzie wola Boża dla mnie. Niekoniecznie Pan Bóg będzie chciał, właśnie, żebym to realizował. I wydaje mi się, że to jest najtrudniejsze etap rozeznania. Mogę dać Ci konkretny przykład mam swoje obowiązki wynikające właśnie z bycia księdzem decyzji krakowskiej, pracownikiem uniwersytetu, duszpasterzem akademickim i dostaję zaproszenia na jedne, drugie, trzecie, piąte rekolekcje, jakąś konferencję i za każdym razem muszę rozeznać, czy ja mogę tam jechać. Wydaje się, że to jest dobre, no bo to jestem księdzem, to jestem teologiem, żeby głosić Ewangelię, żeby, żeby służyć, ale jeżeli tam pojadę, to na przykład nie wypełnię do końca swoich obowiązków na uniwersytecie albo nie będę miał czasu dla mojej wspólnoty. I ja muszę rozeznawać za każdym razem, co jest wolą Pana Boga dla mnie. Znaczy, czy, czy Pan Bóg chce tylko, żebym osiągnął jakieś dobro, czy ma konkretne zadanie dla mnie, mhm. które muszę realizować. I na przykład pierwszym kryterium takiego rozeznania też jest to, że, że, że na pewno Pan Bóg nie będzie mnie zapraszał do tych rzeczy, które są znów jawnie sprzeczne z moim pierwszym powołaniem. I to znów można przełożyć na przykład na, na życie wiernych świeckich. Znaczy, jeżeli ktoś jest rodzicem, to na pewno Pan Bóg nie będzie go zapraszał do takich rzeczy, które sprawią, że on nie będzie wypełniał swoich zadań rodzicielskich. Jeżeli ktoś jest małżonkiem i Pan Bóg go nie będzie zapraszał do, we wspólnocie do takiego zaangażowania, które sprawi, że jego małżeństwo zacznie umierać. Mhm. To na pewno Pan Bóg nie będzie nie, Ciebie do tego zapraszał. No, żeby znów użyć jakiegoś też przykładu, że, że czasami właśnie to jest proste rozpoznanie, nie? że nie wiem, y, pojawia się jakaś y, y, piękna kobieta, z którą budujesz cudowną relację, no i sobie myślisz, może Pan Bóg ją postawił na drodze mojego życia, chce, żebym ja się z nią związał. I sprawa rozeznania jest prosta. Jesteś zakonnikiem, złożyłeś ślub czystości. Pan Bóg nie chce dla ciebie tej relacji, żebyś wchodził w związek. Bo jest to sprzeczne z tym, do czego cię pobłogosławił i jakim właśnie, co wynikło też z decyzji, którą podjąłeś życiową. Ale to, jakie zadania będziesz pełnił we wspólnocie, to na ile będziesz się jakoś angażował. I, I dawał swój czas, swoje talenty, no będzie już kwestią na przykład nieustannego rozeznania. Nie? Do czego Pan Bóg Cię zaprasza, będąc Dominikaninem? Mhm. Tak? A Twoim zdaniem można zobaczyć, jaka jest wola Boża na ten moment konkretny. Że, czy jakby to jest tak, że Bóg ma dla mnie pomysł na każdy moment mojego życia? Ja mogę wybrać dobrze albo źle, w sensie tą wolę Bożą, albo nie. Mhm. Y to znaczy, na pewno tak jest, że naszym zadaniem jest podejmować yy, i rozeznawać codziennie yy, tą wolę Bożą dla mnie. Natomiast też bym nie chciał, żebyśmy wpadli w taką pułapkę, że wola Boża to jest życie zaprogramowane, w którym codziennie stajesz, między, yy, yy, takim, no, stajesz przy takim skrzyżowaniu, które się rozchodzi na dwie, trzy strony i na zasadzie podjęcia decyzji zero-jedynkowej. Wszedłem w tę uliczkę. ok, no to życie mam już stracone bo dokonałeś błędnego wyboru. Mhm. To jest takie no, niebezpieczne i fatalistyczne myślenie, że Pan Bóg nam zaprogramował życie, a my jesteśmy marionetkami do wykonywania tego. Nie? to znaczy znacznie lepiej myśleć e relacyjnie o woli Bożej. Czy znaczy Pan Bóg jest ojcem, który chce dobra swojego dzieci, szczęścia swoich dzieci, ale jest ojcem, który buduje relacje z tymi dziećmi, znaczy też ich słucha, słucha ich pragnień. Słucha tego, czego, y, y, czego oni chcą, y, do, do czego ich serce też pała. Więc ja też podejmując pewne decyzje, owszem, szukam tego, co jest najbliższe Bogu, tego, co Bogu się może podobać, tego, co jest zgodne z Bożym Nauczaniem. Mogę powiedzieć, nie, że człowiek, który żyje w bliskości z Panem Bogiem, coraz bardziej wyczuwa rytm serca Jezusa, znaczy właśnie, nie? To, to w jaki sposób Bóg myśli, czego pragnie, co kocha. I ja chcę żyć w ten sposób. Znaczy, chcę, chcę wybierać to, co Bogu jest bliskie. Ale równocześnie w tych decyzjach, które podejmuję, to nie są decyzje zero jedynkowe. Czy Pan Bóg zawsze mi daje kolejną szansę, jeżeli dokonam błędnego wyboru, jeżeli właśnie na przykład pójdę za tym duchem złym, który mnie zwiedzie, ja mam możliwość powrotu na właściwą drogę. Ale też no, Bóg jest tym, który ma zawsze plan B, C, D, E, F, G, H i Z. A jak braknie liter, to wymyśli nowy alfabet, że, żeby mnie prowadzić do szczęścia. Nie? To znaczy, nie ma takiego momentu w życiu, w którym mogę powiedzieć, no to jest sprawa już jest przegrana. Hmm. Okej. Okay. Y Zmierzając do końca, może już. Y Gdybyś mógł takim jednym jeszcze szybkim rzutem oka powiedzieć, jaki jest związek tego wszystkiego, co mówisz, no z sakramentami, które kojarzymy jakoś z danym Ducha Świętego bezpośrednio, czyli z chrztem i bierzmowaniem przede wszystkim. To pozwolę sobie tutaj ukraść metaforę ojca Tomka Gałuszki, twojego współbrata. Tomek mówi tak, nasze życie... Przypomina łódkę, która jest przycumowana do portu. I ta łódka nie pływa, dopóki jej nie odcumujemy. Chrzest i, i za każdym razem przez sakrament pokuty powrót do stanu łaski uświęcającej, to jest odcumowanie tej łódki, łódki od portu i możliwość, żeby ta łódka wypłynęła na wodę. Ale y, może być tak, że ja będę musiał się strasznie nawiosłować, żeby ta łódka mogła płynąć. Y, I dlatego dostajemy. Sakrament bierzmowania, który aktualizuje dary, potencjał, który jest złożony w łasce Chrztu Świętego. Aktualizuje, czyli odświeża? Czy jak to, to trochę rozumiesz? właśnie znów, używając tej metafory, ta łódka jest wyposażona w maszt i żagiel, tylko on jest jeszcze zwinięty. I bierzmowanie jest tym, co sprawia, że ten maszt zostaje. Zostaje rozwinięty, znaczy, że ta, ten żagiel zostaje rozwinięty i Duch Święty może ten żagiel wypełnić i ta łódka może nabrać właśnie tego. Tej mocy muszę zacząć płynąć znacznie szybciej. I, I to jest też, używając tej metafory, od której zaczęliśmy, czyli chrzest sprawia, że ja się staję bożym dzieckiem, ale bierzmowanie sprawia, że ja biorę odpowiedzialność za ten dom. To znaczy, staję się dziedzicem. Kimś, kto bierze odpowiedzialność za, za majątek ojca, też staje się tym, który może z tego majątku korzystać, z całego tego majątku dobra. To jest przepiękne, że Pan Bóg ma do nas takie zaufanie, i, i tak jak w tej przypowieści o miłosiernym ojcu i marnotrawnych Synach daje nam pieczęć, którą możemy przy, przypieczętowywać decyzję, to znaczy zarządzać majątkiem ojca, ale też mamy zobowiązania wobec tego domu. Bierzemy też odpowiedzialność za rozwój. I, i, i w tej metaforze właśnie e, stajemy się dziedzicami którzy zaczynają za tę za wspólnotę, za ten dom kościoła, kościoła odpowiadać, w nim posługiwać, i, i tam też zostajemy wyposażeni w te narzędzia, których, których do tego będziemy potrzebować, w którym będzie nas, nas Duch Święty wyposażał w te narzędzia. A już znów korzystając z metafory Twojego współbrata świętego Tomasza Zekwino, Tomasz mówi, że my często nie doceniamy narzędzi, które daje nam Pan Bóg. W takim sensie, że potrafimy się, on używa swoje, na swoje czasy metafory, że stajemy przed pięknie wykutą bramą czy, czy jakimiś takimi żelaznymi drzwiami i zachwycamy się kunsztem, tym jak to pięknie jest zrobione. Natomiast mało kto zachwyca się młotkiem, którym to zostało zrobione. A bez tego młotka ten artysta, Kowal nie byłby w stanie wykuć takiej bramy. I, i tym narzędziem właśnie jest. Dar od Boga, tak? Dar od Boga, tak. To znaczy właśnie tym, tym, ten charyzmat, który otrzymujemy, to jest właśnie ten młotek, który nam pozwala zrobić coś tak pięknego dla Królestwa Bożego. I trzeba też po prostu się tymi darami. I tymi najbardziej prostymi też zachwycić. Ja zawsze, zawsze mówię tak na koniec, może niech to będzie taka puenta, że. O to chciałem właśnie pytać ja, teraz. Taka, taka puęta, że, że yy, właśnie potrafimy się zachwycić tymi nadzwyczajnymi darami, tymi, które nas jakoś tam. E, e, też poruszają tak emocjonalnie. Ktoś właśnie dar uzdrawiania, tu dar języków, e, dar jakiś proroc. Natomiast często nie doceniamy tych zwyczajnych, tych, tych takich e, związanych po prostu z najważniejszym charyzmatem, jakim jest miłość. I jeżeli ktoś mówi jakimiś nadzwyczajnymi. E, językami, albo jeżeli ktoś czyni cuda uzdrawiania, ale nie jest gotowy wziąć po spotkaniu miotłej zamieść sali, bo to nie naleje kaliber takie rzeczy, to ja znacznie bardziej wolę tych charyzmatyków, którzy po każdym spotkaniu zauważą, że trzeba po nim posprzątać i w miłości wobec wspólnoty po prostu pokornie wykonają zadania, których nikt inny nie chce robić tam znacznie bardziej czasami jest widoczny Duch Święty, choć tego nie doceniamy. Dziękuję ci Krzysztofie za tę rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Za dwa tygodnie w serii Kościół od nowa spotkamy się ponownie z dr Magdaleną Juźwik, która odpowie na pytanie co może kobieta w kościele. Dziękujemy naszym patronom i patronkom. Bez was ta seria nie mogłaby powstać.